działo się, co się dzieje, proszę Państwa. No, mamy nowy kanał Blue Art 2000, nowy kanał PKIN Palace. Prawdziwie prawie wiersz. Nasz ulubiony maestro 2 w wierszu pod tytułem Zacznij szukać postanowił odnieść się do sprawy aresztowania Józefa Piniora. Także i w tej sprawie maestro 2 wie, jak jest. Może biorąc pod uwagę szybkość reakcji poetu, powinien powstać już dziennik z poezjami, które będą reagowały na bieżące wydarzenia. CBA powinien się tym zainteresować. Czy na przykład CBA, ktoś w CBA nie podsuwa poetom pokryją informacji. Kolumbus Juhajmy, Kolumbus Wiersz. Sprawdźmy to. Cóż, zmieniają się standardy i to wcale nie na żarty, lecz na serio, na poważnie, śmiech wzniecając nawet w błaźnie. Nawet mądre profesory, mądre prawe, od tej pory kradzież zwą infantylnością, perorując nam ze złością, że senator kraść nie może, bo jest dzieckiem. Mój ty Boże, czy te środy i hartmany rozum mają pomieszany? Nastała nam moda nowa, od której aż boli głowa. Mądry zgłupiał, zmądrzał głupiec, pora teraz morał upiec i wyraźnie pokazać. No, który wypada lepiej niż cała ta galeria Opera, a ten dyrektor Dąbrowski też kłamie, że tam galeria Opera jest najczęściej odwiedzaną galerią w Polsce. To wcale nie jest prawda, zobaczymy, co tam będzie. Bardziej zagadkowy jest wers, o tym rozumiem, gdy go nie masz, trudna sztuka. To znaczy co, jaką jest przesłanie poety dla tych, którzy go nie mają? Żeby się bardzo, bardzo starali, to może wtedy uda im się zostać maestrem. Prawdziwe problemy, które mamy i ja myślę, że mieli... Znaczy jakby tworzyć taki antyrozum po drugiej stronie rozumu, czy też w tej jakby takiej, w tym miejscu, gdzie się rozum zastał i go nie ma. Jest, cała Europa jest w tej chwili w kryzysie, to po programie. To jest powodowane. Drugi z naszych ulubionych mistrzów, Marek Gajowniczek, również swoje wie w sprawie Piniora. Sugeruje, że chodzi w niej o jakieś miliony i nawołuje, by udrożnić śledztwo zapłąkane w podziemnych meandrach uchyłkach. Cytujemy fragmenty poematu pod tytułem W kopalinie. Rewizator, pan senator zeznania odmawia. Nie pamięta prokurator, jaką datę wstawiał. Już milionów utopionych inwestycji w spółkach nie przywróci wytropiony interes na kółkach. Dotąd wszędzie były błędy. Uchybień nie ma. Koniec kolejnej legendy. Ludzie tkwią pod skałą. Ale to ja niezmiennie jestem wzruszony, że poezja te dramatyczne momenty naszej rzeczywistości potrafi przekuć. Przekuć nawet w kopalną materię, na przykład. Nawet kiedyś źle mieszę na miecze, a teraz te miecze to nie wiem na co już. To zależy od liczby sposobu, które co pracować. Kompocik lepiej, bardzo smaczny. O wiele klarowniej niż Gajowniczek, poeta hermetyczny, wypowiada się autor występujący pod pseudonimem Nerd w wierszu pod tytułem Siła Polski. I tym razem jest to już wiersz o Polsce, nie o Piniorze. Istnieją w przyrodzie trzy siły państwowe: gospodarcza, polityczna i kulturowa. Do której potęgi jednej z tych sił Polska jest najbardziej gotowa? Czyli zamknął swą myśl w jakże ostatnio popularnym w internecie quizie. Tak, że możliwości telefon do przyjaciela, czy też w tym momencie to już na Messengerze trzeba przyjaciela tam napisać, prawda? Przyjacielu, czy potęga gospodarcza, polityczna, czy kulturowa? Co wybierasz? A twoim zdaniem do jakiej potęgi jesteśmy najbardziej gotowi? Myślę, że jesteśmy gotowi do potęgi potęg, czyli do sześcianu. Tak, to też miałem taką potęgę do potęgi. To jest chyba jedna rzecz, która nas interesuje. Bądźmy sześcienni. Nerdowi odpowiada poeta podpisujący się Umm, który w wierszu pod tytułem Dzik krok
Kwestia nie jest jasno określa przeznaczenie Polski w związku z czekającym nas najazdem hord innej wiary. Masz dobre szanse, prawda? Ale idziemy przed siebie, bo inaczej się nie da. Za nami ruiny, które prowadzą do nieba. Wszyscy wokół krzyczą, aż nie mogą już dychać. Ja jako jedyny płaczę wśród wycia, bo świadom ja jedynego, że to koniec prawdziwy. Już więcej nie możemy, idziemy na dyby. Nasze serca krwawią, nasze dusze słyszą, że cierpienia spartańskie, które się nie ściszą. Niektórzy spoglądają na te ciemne gruzy, na chmury Hadesu i piekielne śluzy. Widzą, że ten otchłań najprawdziwsze piekło i tak sobie czują, że im się serce zlękło. Dlaczego to my cierpieć musimy? Bo mały teren, bo często grzeszymy, a może dlatego, że mamy inne wiary. Zabraliście życia, niszczyliście doliny i wciąż wam mało, a my się z tym godzimy. Kolejny wiersz, który autor opisuje swoje męki, imienia Bożego, jak śmiertne właściwie, drogę mi przeszkodzę. Tego diabeł nie wymyśli. No tak, ale zobacz, rzutuje na nami. Oni piszą tak, jakby wszyscy byli w Alepie. Masz takie wrażenie, że transponują tamten dramat i czują się tu u nas w Polsce, na naszej żyznej, przyjaznej glebie. Właśnie tak. Ale to tak, bo to tłumaczy, dlaczego nie chcemy uchodźców. Po co mamy ich sprowadzać do miejsca, gdzie jest tak samo źle jak tam. Piekło jest w nas, no. Proszę zupełnie inną wizję globalnych zmagań niż poeta Unii prezentuje nam autor podpisany jako Heart of Intelligence. Wiersz pod tytułem Chiny, czas na jakość. Uwaga, utwór zawiera WTO, czyli Światową Organizację Handlu. Fajnie, że produkujecie. Rozwinęliście się jak nikt po wejściu do WTO, bo jesteście pracownikiem ERU. Za potężnym dorobkiem cywilizacyjnym. Ale czas na jakość, bo nie stać nas na buble. Macie dużo pieniędzy, bo zarobiliście dzięki pracy. Trzeba się też odwdzięczyć światu. Ja nie tylko wam za miarę, ale też dużo tam. Bo uczać się wziął Chin na zalążach lotnych. Mało go poetowi w tym wiersza do Chińczyków pisał w swoim czasie. Może to mało tak pod tym pseudonimem. Właśnie co podpowiadamy Gonzalowi. O angielsko mówiący pseudonim może uprościć w rzecz to mało. W każdym razie te międzynarodowe wizje prezentowane nam przez autora po angielskim pseudonimie wybuchają, gdy zbliża się poetycka słowiańszczyzna. Oto Przemysław Laskowski i jego utwór pod tytułem Mgła, czyli mit o stworzeniu świata. Hen, hen, poza widnokręgiem, hen, hen, poza wszelkim czasem, tchnął nam w piersi tę piosenkę, pod osłoną masę, nasz ojciec. Bóg Bogów, świętowit Bożek. Ja mam jeszcze dwa razy tam, jak nie czuję. Oto mąż. A prócz tego jeszcze stworzy wielką górę. Oto pływa. Niech się w głębi morza. To dlatego, bo jesteśmy tak mistrzem świata za piekamy. Oto wielka mgła w nas tkwi, dana nam przez Ojca naszego Boga, Bogu Świętomitego. Co mi się podoba? Laska. O planach Manuela Walsa, wymierzający Stefany Pol, powiedział się nie od samego zainteresowanego, lecz z mediów. Nie sprawia, że nie krył tego rozgoryczenia. Następny Walsa na stanowisko szefa rządu wymieni kilka nazwiska i nic za jednego z najpoważniejszych kandydatów uchodzi właśnie Stefany Pol. Nie wiadomo, czy przyjąłby on taką nominację, bo w kontekście fali oburzenia, jaką wywołały wśród większości polityków słowa minister ochrony środowiska, która wypłynął z Fidela Castro jako wielkiego bohatera kubańskiego, a zarzuty pod jego adresem o nagminne łamanie praw człowieka uznała za bezpodstawne. Stefan Le Pol wspomniał o odejściu z polityki Paryż Marek Krzysztof i Polskie Radio. Podźwignął się w łonach ogniska, oczerniknął twarzą, w cztery świata spojrzał strony. Gromami źrenicami niebiosa rozbłyskał. Straszne, w strach martwych
stałym błaganiem odnowiciel mszcze ciel, czarodziej i Heros. Rozpętał on gusłem pożar, zbudził żywioł ślepy, podskoczył, zawirował. Drzewa głową przerósł na oślepioną, miotać płomieni od stępy. Powrót tym swoim kłosząc. No po tych stratach ja mogę tylko krzyknąć. Buła, wracaj i ratuj porozmawiamy na początku o pewnej postaci, a z jeszcze większą mocą niż Wynikowski uderza poeta Gerthus, który postanowił przerobić polski hymn na słowiański. Jeszcze Lechia nie umarła, póki my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Słowianie, triumfujmy nad wrogiem. Świat nam we władanie oddał Perun ze Swarogiem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem lechitar. Hordy wroga już odparte, Świętowit jest z nami. Marsz, marsz Słowianie, triumfujmy nad wrogiem. Świat nam we władanie oddał Perun ze Swarogiem. Ludzi krzyża wypędzimy z naszej ziemi całej. Ich świątynie wnet spalimy, przywrócimy święte gaje. Marsz, marsz Słowianie, triumfujmy nad wrogiem. Świat nam we władanie oddał Perun ze Swarogiem. Za krew naszych starych ojców, którą spiła ziemia. Za te lasy i jeziora, których dawno nie ma. Marsz, marsz Słowianie, triumfujmy nad wrogiem. Świat nam we władanie oddał Perun ze Swarogiem. Marsz, marsz Lechici, chwale bronić sławi. Nasi woje co zabici przejdą grani. Ja bym Gierka słyszała. Jakiś prokurator słucha. Ja to bym Gierka to słyszała. Znaczy Czerupka, popieramy tego. Popieramy tego żadnego, ale no i Czerupka samego hymnu, to jest jedna sprawa. Ale chyba, nie no, za oknami widzę ukrzyżowaną Zuzię, co oznacza, że teraz informacja płynie w krajów. Prawda nas zaboli. Krajów NATO jest bardzo gęstsza w tej narodowej i chwała im za to. Chwała też Ameryka. Tak, druga część pytania. Przybójskie i przybójskie. Ja wam przyznam pytanie, że było. Oczywiście, że nic nie przyzna i pan Grey również nie przyzna. Jeśli był, chwała Amerykanom, że przypadłem tak wspaniale uprostować ruchu. A jeśli nie był, no to powiem szczerze, że tutaj nie jest takie dobre. Ja chcę powiedzieć tutaj wrócić do początku lat 90. kiedy miałem okazję przyjrzeć się krajom na Bałtyku. Jeden z krajów na Bałtyku, który naprawdę był, musiał się chodzić do ekonomii, bo nie mieli ludzi, nie mieli własnych elit. I przez pewien czas rządzili Amerykanie, czy są z barszczem, czy z grzybową, gwarne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak zawsze nigdy, to są najpiękniejsze, bo wyjątkowe, jak żadne inne. A w Lidlu na święta mamy to co najlepsze, bo już teraz maliny zwiniary to świąteczny załatek tylko 3,49 za 400 ml, a oliwy jaskini 4,99 za 1 litr. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomarańcze z goździka, namalone 20 przed święta aromatem kawy i przywołaj najpiękniejsze wspomnienia. Kup dwa nasze produkty, wejdź na kawę na elit, wygraj świąteczne nagrody. Kawę, życie ze smakiem. Młodzieżar, pokonaj zakręty, pracuj bez przerw. To w końcu twoje urodziny w Mercedesie. 20 urodziny w Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót, w końcu wydanie. Z tej okazji pogatowo do zarządzanego Mercedesa widuje już za 447 zł netto miesięcznie do sprintera i już za 570 zł netto do leasingu. Oferta skierowana do przedsiębiorstw mogą być cały Mercedes-Benz. Właśnie, no w sensie tam wywiadowczych też oczywiście.
jeżeli się tutaj na rzeczy będzie broni, że broni nie ma problemu. Zdziadziało, bo tak przewracali, tak przestawiali, państwo zobaczą, co ja robię. Ja naciskam na ostatnią opcję, bo mi wchodzi 17-18 opcję, żeby wejść na dzisiaj, a nie po żydowsku. Że czasami na tych stanowiskach osoby pozostające w szczególnych zajęciach jest podawane to z tak wysokim punktem, że oficer ABW wstąpił w policji, tam nigdy do nich nie dotrze, nawet nie zadzwoni, to będzie się bał. Tak to wygląda, to jest nasza typowa, sytuacja typowa dla Polski. Natomiast jeszcze raz powtórzę, z kąt wywiadowczego punktu widzenia ja też bym tego nie dopuścił. Ja nie chcę tu rzucać Państwu i zabierać czas przykładami, ale powiem prosty przykład dotyczący moich. Jak pracowałem w tym wywiadzie, miałem dość z jednym z wywiadów NATO, ścisły robiliśmy jedną sprawę. Jeden z wywiadów NATO razem robiliśmy jedną sprawę wspólnie, była to jedna sprawa partnerstwa. Partner z tamtej strony, czyli osoba odpowiedzialna, wyszła za mną, wyszła za mną za Polaka drugim pokoleniem. Polaka drugim pokoleniem, proszę zauważyć, to jest człowiek, który urodził się, wychował, wykształcił się, słabo mówił zresztą po polsku, szczenka. Tamta służba, to jest jeden z punktów, to jest NATO, na tych nie wskazywał się zwolnić. Tego typu sytuacji. W 2009 roku oficer, byłem na delegacji z BND i tam opowiadali, że tak zwany wykon zemi, używając nomenklatury standa, czyli ci, którzy przybyli do RFN-u, na podstawie czwartego punktu konstytucji RFN, czyli z dawnej rzeczy niemieckiej z 2000 roku, Piałka Polski Zmieniczna, wiadomo, pomoże, i zamknięte drogi do MSZ-u, MSW, służb specjalnych. Dlatego, że Niemcy podejrzewali i słusznie podejrzewali, że jest to idealna okazja do spracowania agentury. Dlatego państwo się zabezpieczyli. Dlatego, że osoba o obcych stronach, powiedzmy, dlatego, że może to da się. Dlatego, że założyli, że bałagan, który był powodem, że prokurator zarzuca, że ponad 3 lata temu podpalił swój dom w Jastrzębiu-Zdrowiu w pożarze, zginęła jego żona i czworo dzieci. Prokurator chce dla niego dożywocia, twierdząc, że oskarżony chciał w ten sposób odebrać się wysoką kwotę odszkodowania. Obrona chce uniewinnienia, dowodząc, że pożar był wypadkiem, dziś zakończyły się mowy końcowe w procesie. Ja nie zrobiłbym tego największemu wrogowi, to jest absurdalne, nie ma żadnego uzasadnienia finansowego, pomijając wszelkie wartości etyczne i moralne, oświadczył sam oskarżony w swoim ostatnim słowie. Kuratorium zakończyło już wizytację w gimnazjum w Giżycku. W szkole doszło w ostatnim czasie do dwóch prób samobójczych uczniów, jedna z uczennic w rezultacie zmarła. Kurator nie ujawnia wyników kontroli, ale zapewnia, że w szkole jest sprawowana właściwa opieka nad uczniami. Wiadomo tylko, że kuratorzy wydali, jak to określono, pewne zalecenia. Słuchasz informacji TOK FM bez zaświadczeń z ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, szybsza weryfikacja projektów i możliwość poprawy wniosku do niektórych z pakietów ułatwień dla przedsiębiorców starających się o fundusze unijne. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki przekonywał, że zmiany mają sprzyjać inwestowaniu, a nie wydawaniu środków unijnych. Nie chodzi tak bardzo o akwaparki, o baseny, o nawet o stadiony, a bardziej chodzi o coś, co przełoży się na rozwój. Czyli w jaki sposób przejść do fazy wdrożenia na rynek w biznesie. Tutaj leży klucz do sukcesu. Do tej pory przeciętny czas oceny projektów to 1,5 roku. Resort chce go skrócić do 9 miesięcy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w pierwszej połowie przyszłego roku. Policjanci wraz ze świętym Mikołajem odwiedzili dziś pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Z okazji jutrzejszych Mikołajek wręczyli najmłodszym prezenty. Na czym ta inność polega? Że przedkładamy do wniosku z rozwoju, my walczymy za wolność najpierw waszą, potem naszą, jakiś nam zostanie trochę, zamiast robić odwrotnie. Pana każda, redaktorze, szanowni państwo, każda polityka, szczególnie polityka obronna, każdego kraju, w szpitalu dziecięcym w Bydgoszczy była reporterka TOK FM Agnieszka Wynalska, a kolejne informacje w TOK FM o 16:00. Amerykanie są pragmatyczni. Pogoda, wieczór i noc pochmurne przede wszystkim na północy kraju. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach i Mazowszu możliwe deszcze ze śniegiem lub śnieg. Na północy będzie od 0 do plus 2 stopni. W centrum kraju mróz do minus 3, na południu 5-6 stopni poniżej 0, to w górach do minus 12. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Obowiązek, za co mu płacą.
ale nie ma sentymentów, jeśli chodzi o pracę wywiadowczą, to przede wszystkim liczy się interes własnego państwa, własnego kraju. Nawet jeżeli mówimy o państwach, które są zrzeszone w jakiejś koalicji, chociażby NATO czy Unia Europejska, rozumiem, że należy brać pod uwagę te cudzysłowie przyjemne oczywiście, co nie znaczy, że na aparacie może być egoizm. Jest pewna część wspólna, która działa się razem. I rzeczywiście, ta część wspólna działa się rzeczywiście razem, jest pełny zaufanie, działamy razem. Ale każdy z tych krajów ma własne tajemnice. Proszę zobaczyć, ile jest skandali z wywiadem Amerykanów, Niemcy, Francuzi, ostatnio też coś z Amerykanami. Amerykanie szpiegują wszystkich. Taka jest ich natura, to jest taki kraj, dlatego są mocarstwem. Rosjanie też szpiegują wszystkich, dlatego mają broń atomową. Mocarstwem nie są, ale mają broń atomową. Z tego czasu bardzo mocno podróżowała się. Dowiedziała się, że była podsłuchiwana. Złożyć życzenia naszemu szaleńcom, dziwię się, jak jest czas leży. No ale odkąd NRP przyłączyło RFN i co byście życzyli, ojcu, w piątek jest większym chrześcijaninem, niech zacznie. To oznacza w takim razie, że każdy ważny polityk musi się liczyć z tym, że jest posłuchany. Ja z kolei nie obchodzę papiski. Amerykanie nawet tego nie ukrywają. Oni swoich polityków przeczą. Ja po prostu uczy. Tam kod wywiad stał ci się. To nie jest tak, że u nas pan generał, który się nazywa szefem kontrwywiadu czy czegokolwiek, przyjdzie i poprosi tego zaczyn polityka, czy przyjęcia 5 minut. Nie, a tam polityk idzie do fachowców, którzy na ogół nie są generałami. Tak wszędzie na świecie fachowcy raczej nie zostają generałami, którzy mają na to czasu po prostu. I mogą przeszkadzać na tych stanowiskach. No i odbywa normalne szkolenie kontrwywiadowcze. On się musi liczyć. No nie, no, bardzo ciężko życzyć coś komuś, kto ma wszystko. No przecież nie będę życzył sukcesów zabezpieczenie finansowych, własnej klasy politycznej nie po to, żeby on się podejrzewa. To nie jest o to, że nikt nikogo nie podejrzewa. Władzy, no bo już więcej to, żeby nawet ojciec nauczyć ludzi unikania sytuacji, które mogą postawić życzliwości dla Polaków, bo to mogłoby spowodować, że politykami, zresztą tak jak i ze mną, jak pracowałem w wywiadzie, to prosto niewrański, jak gdzieś padł na zachodzie, to nie wrański wypadł, to niewrański wypadł. Bo tamtego wywiadu wrański nic nie obchodzi. Wrański jest oficerem polskiego wywiadu, czy polskiego kontrwywiadu i to polskie państwo padł. To samo jest politykami, to nie jakiś Kowalski, czy jakiś inny poseł, jakiś tam, gdzieś się przejechał, czy już tam, czy spadł. Dokonam kamikautu kiedyś w czasach burzy i naporu, a kiedy radio zabezpieczyć Maria przed podsłuchami, pan mówi, że amerykańscy politycy są w pojawie. W różnych miejscach. Ja nie będę wchodził do tych zwanych ekspertów z pałacu i miny, które twierdzą, że można. No, prawdopodobnie można. Przede wszystkim należy wiedzieć, jak wielkiego trochę wykorzystać dla siebie. Głosowałem za przyznaniem częstotliwości temu radio, to taka drobna moja zasługa. To politycy podnoszą się z siłopionu i mokrzy do Polska właśnie. Natomiast ja ze swej strony chciałbym życzyć ojcu Rydzykowi, żeby na 26 urodziny Radia Maryja przybyłżnie tylko prezydent Polski, czy na przykład wreszcie premier władca Polski, to Kaczyński, ale też ojca Mierścienia, żeby Donald Trump przybył. Biorąc pod uwagę, wywiad ma to do siebie, jak te uroczystości kolejne uroczystości się rozwijają, oczywiście są doradzący bardzo, że te warunki są przed wojennymi na ogół. Łatwiej są niestety w warunkach wojennych, ja tu już w tej chwili odnoszę się do pytania wojny terroryzmu. Stanów Zjednoczonych, niech będzie do Polski. Natomiast przy takim prawdziwym wywiadowczym, to podło, to naprawdę sobie zainstalować pracować takiego człowieka, żeby to przygotować to, co pani jest inwestycja, trwająca 10 lat. Nie na zdjęcia, które ja oglądałem, no bo to nie wszystko jest na zdjęciu. No oczywiście są przypadki, że stryknia, to są przypadki związane raczej z zawirowaniami politycznymi w jakimś kraju. I wróćmy do klasycznego początku naszej audycji. Bardzo często nazywamy bananowymi republikami na tej zasadzie. Ale jeszcze raz powtarzam, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie potępiajmy. Nie wiem, czy się zauważyli, bo to tak najpierw poważne wyłącznie? Najpierw mieliśmy absolutnie śmieszającą po latach 19 godzinny, jak ktoś oczywiście policzył tam 19 minut, co ładne, 19 godzin z równymi minutami od pomysłu do podpisu, podświadomie zaczyna się myśleć, tak zwanej, że ten z zachodu jest lepszy od niewoloną, ale do ustawów jest znowu rekord, ale nie chciałbym, że z jednej strony mamy straszne zachodnie ambicje, ale z drugiej strony mamy cały czas tę wschodnią mentalność, czujemy się jako coś gorszego. Ja to widziałem również w służbach, bo na samym
pracują, bo oni momentami teraz przy tym tempie prac faktycznie mają dużo, dużo czasu zajętego, ale ta heroiczna obrona posłanki Lichockiej i posła Cymańskiego robi po prostu pewna jest taka forma nadgodzin za pracę w nocy. Powiem wam tak, życie płynie tak szybko, że mnie dzisiaj jednak ubawił taki neologizm, który się nazywa Tupolewicz. Nie wiem, czy tak, wielki autobus cegłowy, który wyleciał z Ameryki, odleci do Polski z delegacją rządową stojącą, powstały w Dzienniku Gazecie Polskiej, w Dzienniku Gazecie Prawnej, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, z Dziennika, tak, widzicie dobrą robotę, który powstał na określenie polskiego sposobu pakowania. Zaufieni słuchaczom, którzy może dzisiaj jeszcze się nie zetknęli z publikacją, bo trzeba powiedzieć, otóż w jedną stronę nasza delegacja leciała dwoma samolotami, w drugą dwa samoloty miały zmieścić się w jeden i uwaga, udało się, bo właśnie nie udało się ze względu na jakiś zupełnie nieracjonalny konserwatyzm brytyjskich kontrolerów lotu, którzy po prostu powiedzieli, że przeciążonego samolotu nie wypuszczą, nie rozumieją, że to jest szarża błęda. Oni wyrzucili sankcje, jak latają polskie samoloty rządowe, no i zupełnie nieodpowiedzialnie zachował się pilot, który w którymś momencie wyszedł z kabiny i powiedział, że jeżeli ktoś z tym na B było słowo nie zrobi porządku, to nigdzie nie poleci. No i trzeba było, drogą negocjacji, wiecie, jak to czasami jest, tak jak ten u Werna chyba było, że tam jak balon opada, to trzeba kogoś wyrzucić z kosza. To tak samo tu trzeba było kogoś wyrzucić z tego samolotu. Na początek były prośby, potem groźby, w końcu tam ileś osób wyrzucono i samolot wystartować. A oni po prostu niżej lecieć. Ja myślę, że albo pojechać, albo chociaż ale może było tak, że panie premier Szydło zakłada, że połowa już nie zostanie na zmywak z tej delegacji połowy. No kiedyś w dobrych czasach można było tak zrobić. Wracają jakaś reprezentacja, tak, na występy zagraniczne i wracał jeden. Tak, no więc wracają te dobre czasy. Już kończmy ten, bo to jest oczywiście mnie to też rozbawiło. Tupolewizm to wasz Tygodnik, tak to nazwał? Nie, Tupolewizm nazwał to dziennikarz gazety, no mówiąc o tym takim. Także to jest normalne. Słuchajcie, ja teraz rozmawiam. Możesz powiedzieć. Normalne. Na pewno. Ja rozmawiam prokurator, który ogłaszał decyzję o aresztowaniu lub postawieniu zarzutów. Elżbieta Pasterska tutaj narzekała o Niemen, który tu się na szatki uczył niedaleko w kolegu ze człowiekiem, gardzi, człowiek. To jak telefon do przyjaciela, jak wyszedł.